Witam. Dzisiaj będzie taki filmik trochę w odpowiedzi na pewne zarzuty, na pewien komentarz jednego z moich widzów, ale tak naprawdę nie chodzi o tego widza i ten komentarz, tylko on mi uświadomił, że wiele osób, zwłaszcza tych, które nie posługują się łańcuchami Husqvarny, może mieć o nich wyobrażenie takie zasięgnięte tylko z opinii z internetu, a te opinie bywają bardzo różne, czasami często niepochlebne. Zresztą na każdą markę tak naprawdę znajdziemy w internecie mnóstwo niepochlebnych opinii. To nie chodzi tylko o Husqvarnę, to samo jest o Stilu, o Oregonie. Wiele osób po prostu pisze złe rzeczy, czasami nawet często bym powiedział, nie posiadając w ogóle urządzeń ani osprzętu danej firmy, tylko po prostu gdzieś tam powielają schematy, które gdzieś usłyszeli, albo w ogóle wymyślają sobie coś niestworzonego. I dlatego dzisiaj właśnie taki film, zaraz Wam w sumie nawet ten komentarz może pokażę, żebyście wiedzieli dokładnie, o co chodzi. Tu Wam wyświetlę na ekranie, ale też przeczytam. Łańcuchy Husqvarna nie są zbyt dobre i szybkie, a ich producent, czyli nie Husqvarna, słynie z tego, że przy nowym mega ostrym łańcuchu trzeba zdjąć nieco ogranicznik, bo leci mąka. No taki komentarz, tak? I teraz, o ile producentem łańcuchów Husqvarny, owszem, może być nie Husqvarna, dlatego że łańcuchy z serii H, nie wiem kto produkuje, jednak serię X-Cut, czyli w takim niebieskim opakowaniu z pomarańczowym chyba napisem X-Cut, te łańcuchy produkuje Husqvarna i produkuje je w Szwecji, nie w Chinach. Także jedna rzecz, którą powinniśmy wiedzieć, to że właśnie te łańcuchy, ta seria nie jest produkowana w Chinach i jest produkowana przez Husqvarnę. Ale tak naprawdę tym, czego w tym komentarzu akurat nie było, a często się spotykam, to stwierdzenie, że łańcuchy Husqvarna są bardzo drogie. I owszem, słyszałem, że były bardzo drogie wcześniej, kiedyś, natomiast w tej chwili one już cenowo zeszły do takich, powiedzmy, normalnych cen markowych łańcuchów. Nie wiem, jak było wcześniej, dlatego że ja osobiście nie kupowałem wcześniej łańcuchów Husqvarny. Ja pracowałem raczej na Stilu, nie dlatego, że miałem jakiś konkretny powód, tylko po prostu zaczynałem od Stila i on mi odpowiadał i nie zmieniałem marki. Czasami kupiłem Oregona też, ale raczej trzymałem się Stila. Natomiast teraz, żeby poszerzyć swoją wiedzę i doświadczyć innych łańcuchów, stosuję też inne, zakupiłem też inne i po prostu sprawdzam sobie. I jeśli chodzi o cenę, dam Wam takie przykłady, żebyście się orientowali. Jeśli ktoś chce oczywiście sprawdzać na internecie, to niech sobie sprawdza, ale takie dam Wam przykłady. Najtańszy chiński łańcuch, jaki można kupić, no może nie najtańszy, ale jeden z najtańszych, to będzie około zapewne 13, 17 do 20 zł. To są takie najtańsze łańcuchy, ale one są bardzo niskiej jakości. Tutaj na pewno nie porównywałbym je do markowych, ale w sprzedaży są też chińskie łańcuchy oferowane przez polskich dystrybutorów, które są trochę lepszej jakości. Nie wiadomo, tak naprawdę, no trzeba sprawdzić, tak? Ja akurat nie mam, znaczy mam, zakupiłem, ale jeszcze ich nie używałem. W każdym razie są łańcuchy, które rzeczywiście wyglądają na lepiej zrobione. Prawdopodobnie będą lepiej cięły, będą trwalsze i tak dalej. Jednak one też całkiem sporo kosztują, bo te lepsze łańcuchy kosztują około 38. Mówię za rozmiar 38 długość prowadnicy, tak? Łańcuch na 38, 0,325, bo akurat takie ostatnio kupowałem i w takich się w tej chwili orientuję dość dobrze. Więc te lepsze chińskie łańcuchy kosztują między 38 a 42-45 zł, czyli to już jest całkiem sporo. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że łańcuchy już markowe, tak jak na przykład Husqvarna, w tej wielkości i rozmiarze kosztują, ja dałem 53 zł za Husqvarnę i widziałem, bo sprawdzałem, że łańcuch Oregona i Stila kosztują podobnie, tam troszkę nawet więcej, chyba do 60 zł można było kupić ten rozmiar łańcucha. Także różnica między chińskim dobrym, nie wiadomo czy na pewno dobrym, ale takim sprzedawanym jako dobry, a markowym typu Oregon, Stil czy Husqvarna, to jest powiedzmy, że 15 zł, tak? Czy to jest dużo czy mało, no to już zależy od podejścia. W każdym razie ja, jak dla mnie, uważam, że to nie jest duża kwota, zwłaszcza jeśli możemy kupić naprawdę łańcuch, który będzie lepszy, tak? W każdym razie uświadamiam Wam, że różnica między dobrym Chińczykiem
a markowym łańcuchem wcale nie jest taka duża, jakby się wydawało. Za ten łańcuch, on ma 50 cm długości, to jest łańcuch 3/8, 1/5 rowek. Za niego dałem 62 zł, jeśli się nie mylę. Prawie na pewno, 62 zł. Czy to jest ogromna kwota? Moim zdaniem nie. Ale to już, tak jak mówię, jak to sobie tam uważa. Jeśli ktoś faktycznie mało pracuje łańcuchami, pilarkami ogólnie i nie potrzebuje dużo ciąć, to myślę, że dałby radę materiał, który ma do pocięcia, pociąć nawet łańcuchem tym za 15 zł, tak? One też na pewno tną, pewnie gorzej, nie są tak trwałe, ale ciąć na pewno tną. Każdy łańcuch jak ostry to tnie, tak? Także jak ktoś ma bardzo mało pracy, to może sobie kupić i ten najtańszy. Szybko mu się rozciągnie, szybko mu się będzie tępił prawdopodobnie, ale robotę zrobi. Także druga kwestia, czyli cena. Uważam, że owszem, są droższe te markowe, ale nie jest to jakaś różnica przerażająca, tak jak niektórzy zdają się myśleć. Natomiast jeśli chodzi o jakość łańcuchów, czy te markowe są lepsze od chińskich, ja akurat ciąłem do tej pory głównie Stilem, trochę Oregonem i te łańcuchy mi się podobają. Uważam je za bardzo dobre, tym bardziej jeśli chodzi o, powiem tak, jeśli chodzi o Stila, to on raczej nie robi takich, według mnie, tak, moje zdanie, on raczej nie robi takich całkiem złych łańcuchów, raczej robi ogólnie, jego łańcuchy są wszystkie mniej więcej na równym poziomie. Oczywiście są różne, no bo wiadomo, tam z węglikami są różne rodzaje łańcuchów, tak, ale jeśli chodzi o takie zwykłe łańcuchy, to poziom jakości moim zdaniem jest w miarę równy. W Oregonie jest to trochę inaczej, dlatego że Oregon to jest duża firma, ma dużą ofertę i ma łańcuchy robione w USA, ma łańcuchy robione w Chinach i pewnie gdzieś indziej. I tam, w zależności od tego, jaki łańcuch kupimy, jest spora różnica w jakości. To jest zauważalne. Z tym, że tak naprawdę nie spotkałem się jeszcze z łańcuchem Oregona, który byłby bardzo zły. Raczej nie. One są, mają te tanie łańcuchy, takie, które są montowane do pilarek na pierwszy montaż, tak? Czyli na przykład możemy dostać nawet chińskie pilarki z łańcuchami Oregona i to dosyć tanie chińskie pilarki i myślę, że te łańcuchy nie są jakieś dobre, ale są rozsądne, nie są złe, ale to są oczywiście najgorszego sortu łańcuchy Oregona, tak? Ale jeśli kupimy w sklepie dobry łańcuch Oregona za trochę wyższe pieniądze, to on wtedy już naprawdę jest moim zdaniem dobry. W każdym razie ja się nie zawiodłem na tych kupowanych już ze sklepu, tych takich, które wiem, że są lepsze. Na tych nie zawiodłem. W sumie na tych takich, co dostaję z pilarkami, nawet chińskimi, też nie mam o nich złego zdania. Wiadomo, jak to tańszy łańcuch, ale nie są całkiem złe. Co do Husqvarny, nie wiem, dlatego że akurat łańcuchami Husqvarny nie pracowałem do tej pory. Znaczy to troszkę ostatnio, ale dopiero zaczynam. Chińskimi też nie pracowałem, także trudno mi powiedzieć, czy te chińskie łańcuchy, zwłaszcza te lepszej jakości, takie niby, te droższe, czy mogą w jakiś sposób konkurować z markowymi. Myślę, że mogą konkurować. Tutaj najbardziej mi się zdaje, że różnica powinna występować w długości użytkowania, tak, w szybkości rozciągania się łańcuchów, jak dobrze są zahartowane, jak mocno są te nity zahartowane i po prostu jak szybko zużywają się łańcuchy, ale nie same zęby, tylko po prostu sam połączenie łańcucha w długim czasie użytkowania. Tu pod tym względem myślę, że może być jakaś różnica, bo przy samym cięciu raczej nie będzie, ale to też jeszcze być może, że sprawdzę kiedyś. W każdym razie kwestia jakości wykonania łańcucha. Nie mogę w tej chwili nic powiedzieć, bo tak jak mówię, nie mam porównania w całym spektrum, we wszystkich markach, jakościach i tak dalej, więc nie będę się tutaj na ten temat wypowiadał. Mogę tylko powiedzieć, że jakość wykonania pod względem wyglądu, czyli dokładności wykonania elementów, naostrzenia łańcuchów gotowych, które kupujemy w sklepie, tak, i w ogóle wykonania, bo wygląd, tak, dokładność wykonania poszczególnych ogniw i zębów też trochę świadczy o tym, no, jaka jest ogólna jakość łańcucha, bo to też się przekłada na to, że producent łańcucha, który jest ładnie, dokładnie wykonany, domyślam się, że on większą wagę przykłada do jakości i te łańcuchy będą troszkę lepsze. Więc pod tym względem uważam, że te markowe łańcuchy
zarówno jak i te chińskie droższe wyglądają dosyć podobnie. Nie mówię, że są identyczne, ale te chińskie droższe też wyglądają całkiem nieźle, jeśli chodzi o samo wykonanie, dokładność i precyzję wycięcia, naostrzenia i tak dalej. Natomiast te łańcuchy chińskie najtańsze, czyli takie 17-15 zł, no one już wyglądają gorzej, tutaj nie da się ukryć. Po prostu to są no mało dokładnie zrobione łańcuchy, tak? Ale tutaj bardziej się zwracam do Was, piszcie w komentarzach, jeśli macie doświadczenie z takimi łańcuchami, w sumie różnymi łańcuchami, to piszcie, które łańcuchy chwalicie, które są dobre, które sprawdzaliście i Wam się podobały. Nawet dlaczego, jeśli macie jakieś takie rozeznanie, to w czym dany łańcuch jest dobry, czy on może twardsze zęby ma dłużej, trzyma ostrość, czy może nie rozciąga się, nie wiem. Albo wręcz przeciwnie, może mieliście łańcuchy, które Wam się nie podobały, bo się rozciągały, albo coś takiego. To piszcie w komentarzach. Także nie mogę sprawdzić jakości tak na filmie, po prostu na szybko. No nie da się porównać jakości. To wychodzi w długim użytkowaniu, ale to, co mogę porównać, a to, co ten kolega pisał tutaj w komentarzu, to fakt, czy łańcuchy Husqvarny słabo tną, bo tak napisał, i czy trzeba zdejmować ograniczniki, bo straszny wiór jest bardzo słaby, że mąka leci. Więc to akurat mogę porównać, dlatego że mam w tej chwili na pilarce łańcuch Husqvarny, który jeszcze w ogóle nie był używany. Nawet ta pilarka jeszcze nie była odpalana. Ten łańcuch nie pracował na prowadnicy w ogóle. Co też jest dosyć istotne, dlatego że zaraz sobie sprawdzimy nie tylko jak on tnie, czy rzeczywiście wiór jest bardzo zły, czy słabo tnie, czy trzeba od razu taki łańcuch po zakupie ostrzyć, zdejmować ograniczniki i te rzeczy, czy można normalnie ciąć, i zaraz to sprawdzimy, jak on sobie radzi, po prostu prosto z pudełka wyjęty. Ale poza samym cięciem jeszcze też zobaczymy sobie, jak ten łańcuch nowy, całkowicie nowy, będzie się zachowywał w pierwszych minutach pracy, czyli czy on będzie się rozciągał jakoś szczególnie, bo to jest dość wyraźna cecha takich, zwłaszcza tych tańszych łańcuchów, że one właśnie zaraz po odpaleniu trochę popracują i one się dość mocno rozchodzą, trochę się wyciągają, ale to tylko w pierwszych minutach. Później już jest oczywiście lepiej. Chodzi o to, że łańcuch powinien się ułożyć, tak? W pierwszych minutach cięcia on się zwykle trochę układa, trochę się rozciąga, tak? Po tym fabrycznym zmontowaniu. I to jest jak najbardziej normalne, że po kilku minutach pracy, czy nawet tylko przegazowywania, łańcuch powinno się z powrotem naciągnąć, bo on powinien, znaczy nie tyle powinien, co zapewne złapie jakiś luz. I to też zobaczymy w tym łańcuchu, czy właśnie po rozgrzaniu, czy złapie luzu, czy po pracy krótkiej złapie luz. Zaraz to zobaczymy. A więc jedną z rzeczy, którą będę chciał sprawdzić odnośnie tego łańcucha, to jest to, jak on się jak bardzo się rozciągnie w pierwszych minutach pracy. Dlatego teraz Wam pokazuję, jak on jest w tej chwili naciągnięty na prowadnicy, żebyście zobaczyli sobie. W tej chwili moim zdaniem ten łańcuch jest naciągnięty idealnie. Ja tak staram się zawsze naciągać łańcuchy, czyli tak, żeby luźno zwisając nie dotykał może całkiem do prowadnicy, żeby miał jakiś tam milimetr, powiedzmy, luzu. Ale jak dotyka, to też nie jest jeszcze źle, byle leciutko. Natomiast żeby można było go dość łatwo odciągnąć, tak żeby całkowicie 1 do 3 maksymalnie zębów prowadzących wyszły poza prowadnicę. To jest tak, tak ja ustawiam, uważam, że to jest dobre naciągnięcie łańcucha. Zaraz sobie popracujemy. Najpierw oczywiście rozgrzeję, nawet specjalnie rozgrzeję, tak trochę przegazowując, może nie wchodząc w materiał, bo nie chcę na razie za bardzo obciążać pilarki, i po tym przegazowaniu, takim rozgrzaniu, że tak powiem, na sucho, bez pracy, zobaczymy wtedy, jak będzie wyglądało naciągnięcie łańcucha, a później na koniec jeszcze po pracy, jak już przetnę, to też zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o samą pilarkę, to tutaj jest Husqvarna 372XP, czyli mocna pilarka, a to dlatego, żeby po prostu słaba pilarka, bo chcemy zobaczyć, czy, tak jak napisał tutaj kolega w komentarzu, czy te łańcuchy Husqvarna słabo tną, więc na słabej pilarce po prostu pilarka mogłaby być powodem słabego cięcia. Natomiast przy tej pilarce, przy tej mocy nie ma mowy, żeby pilarka tutaj zawiodła. Także jeśli będzie złe, słabe cięcie,
to będzie raczej na pewno wina łańcucha. Także teraz rozgrzeję i zobaczymy, czy coś się zmieni naciąg. Także teraz już pilarka rozgrzana, ale tak na sucho, bez wchodzenia w materiał. I zobaczmy, jak wygląda napięcie łańcucha, czy on się jakoś bardzo rozciągnął. Moim zdaniem nie bardzo, może odrobinę, ale to dosłownie z pół milimetra bardziej zwisa niż wcześniej. Nawet ciągnąc go do dołu, nie wyciągam go jakoś bardziej niż wcześniej. Także samo tylko nasmarowanie łańcucha olejem, no bo nasmarował się, po prostu przekazowywałem go trochę i nasmarował się dobrze. Nie wyciągnęło łańcucha jakoś szczególnie. Zaraz zobaczymy, znaczy może nie zaraz, na koniec filmu zobaczymy, jak będzie po pracy już. Ale tak jak mówię, pewne wyciągnięcie łańcucha fabrycznie nowego jest zupełnie normalne i akceptowalne. Oczywiście nie za duże, tak? Gorzej, gdy ten łańcuch już po ponownym napięciu, przypuśćmy, że popracujemy nim kilka minut, nawet w trochę cięższym materiale, wtedy dociągamy go i jeśli później znowu za jakiś czas się okaże, że znowu jest luźny, bez naszej winy, no to już może być kwestia właśnie słabego łańcucha. Ale na razie zobaczmy, jak ten łańcuch tnie, czy rzeczywiście, tak jak było napisane w komentarzu, że on słabo tnie i daje słaby wiór, tak zwaną mąkę. Zobaczmy. A więc zobaczmy teraz, jak ten łańcuch się sprawuje w materiale. To jest brzoza, nie jest świeżo ścięta, ale niedawno, nie jest sucha. Jak widać, prowadnica 50, tak wygląda przekrój. Także tu jest ponad 40, no 40 parę centymetrów, można powiedzieć, na pewno tutaj jest ten przekrój tego drewna. I zobaczmy, jak to będzie cięło. Także nie wiem, jak to wyglądało z waszego punktu widzenia, ale moim zdaniem łańcuch ciął całkiem nieźle. Na pewno nie nazwałbym go słabym czy złym. Moim zdaniem naostrzenie jest ok. Jeśli chodzi o poluzowanie łańcucha, to powiem wam, że no trochę, ja wiem, nawet może nie widzę różnicy za bardzo. No fakt, że tylko było przycięte trzy kawałki, tak? Nie jest dużo oczywiście, ale ja nie widzę, żeby tu się działo coś złego. Także, no nie wiem, wydaje mi się, że jeśli chodzi o cięcie, to idzie dość dobrze. Oczywiście sami też napiszcie w komentarzach, jak to oceniacie. Dobrze by było, gdyby, no bo ja tutaj nie mam łańcucha z serii H, tylko aby X-CAT. Dobrze by było, gdyby osoby, które posiadają łańcuchy X-CAT albo serię H, czy tak dalej, wypowiedziały się w komentarzach, co oni myślą o tych właśnie łańcuchach Husqvarna ogólnie, bo chcemy po prostu się dowiedzieć, tak? Ja też nie mam z nimi jakiegoś długiego doświadczenia i też jestem ciekaw, jak one się sprawują przy dłuższym cięciu, zwłaszcza jeśli ktoś zawodowo nimi pracuje. Także zapraszam jak najbardziej do komentowania. Nie no, troszkę luzu złapał ten łańcuch, trochę złapał, tak. Tutaj nie w każdym może miejscu to widać, ale trochę luzu jest. Także zaraz go może odrobinę podciągnę i jeszcze ze trzy razy przetniemy, tak żeby zobaczyć po prostu dokładnie, jak on pracuje. Ale mi się zdaje, że dobrze wygląda. Zaraz wam tu pokażę jeszcze, czy faktycznie wiór, który z tego łańcucha leci, to jest mąka, czy nie jest tak źle, jak niektórzy myślą. A więc teraz zobaczmy, jak wygląda wiór, który daje ta pilarka. Moim zdaniem nie jest on jakiś zły.
Owszem, nie jest też jakiś bardzo gruby. Jest ładny, ale nie gruby. Zakładam, że bez problemu ta pilarka, dlatego że ma dużą moc, a materiał nie jest wcale twardy i suchy, bez problemu sobie by poradziła wycinać grubszy wiór, więc można by ten łańcuch bardziej spiłować. Ale to, co jest w tej chwili, to też nie jest moim zdaniem zły wiór. Na pewno nie nazwałbym go mąką, tak? A więc zobaczmy jeszcze raz, jak ten łańcuch tnie. Tak już na zakończenie. Jak widać, troszkę luzu jest, niedużo. Dla mnie to jest jeszcze luz dopuszczalny. Ja podciągam zwykły łańcuch, jak jeszcze większy luz łapię. Z tym, że mówiłem wcześniej, że dociągnę ten łańcuch, ale tak naprawdę go nie dociągnąłem, dlatego że po prostu no, uważam, że jeszcze jest, nadaje się do cięcia, więc nie trzeba było go podciągać. Tutaj jeszcze taka trochę dogrywka. Dlatego, że wcześniej jak wam pokazywałem, jak ten łańcuch się rozciągnął niby, to jak wam pokazywałem, to na ciepłym łańcuchu, zaraz po pracy. Natomiast tutaj, jak już trochę ten łańcuch ostygł, zobaczcie, że od samego początku, odkąd założyłem tego łańcucha, on nie był regulowany, jeśli chodzi o naciągnięcie. Natomiast po wystygnięciu się okazało, że on z powrotem wrócił do swoich dobrych ustawień, dobrego naciągnięcia. On tylko jak się rozgrzeje, to się wtedy robi troszkę dłuższy. Nie dużo, ale troszkę dłuższy się robi. Po ostygnięciu wrócił z powrotem do swojej długości i jest dobrze naciągnięty. W każdym razie, jeśli chodzi o samą prędkość cięcia łańcucha i moim zdaniem głębokość ograniczników, to tak. Ja uważam, że fajnie tnie. Mi się podoba. Wiór jest no bez przesady. Wiór jest ok. Można by było oczywiście ograniczniki trochę zdjąć, ta pilarka by sobie poradziła, ale ja tego nie zrobię, choćby dlatego, że po prostu tutaj sobie dobrze ona radzi, mało spada z obrotów na takich ogranicznikach. Gdybym trochę je spiłował bardziej, na pewno bardziej by to obciążyło pilarkę i łatwiej by się wgryzała sama, ale za to przy jakimś przyduszeniu pilarki też łatwiej byłoby ją przyduszać, silnik zaduszać, tak? Moim zdaniem, no można by było troszkę te ograniczniki zdjąć, ale nie jest to jak dla mnie konieczne. Mogą być takie, jakie teraz są. Zobaczę, jeszcze nie wiem, może troszkę spiłuję, ale na pewno nie jest to mąka. Także, jeśli ktoś ma łańcuchy właśnie Husqvarna, zwłaszcza X-Cut, ale zwłaszcza te z serii H mnie interesują, bo ich akurat nie mam. Ciekaw jestem waszej opinii, co wy sądzicie na temat tych łańcuchów, jeśli ich faktycznie użytkujecie. Natomiast z mojej strony to będzie na dzisiaj wszystko. Mi się zdaje, że wnioskiem jest po prostu to, że no te łańcuchy tak naprawdę Husqvarna no nie są takie straszne, jak niektórzy opowiadają. Ani nie są jakieś koszmarnie drogie, nie są jakieś złe, jeśli chodzi o wykonanie. A jeśli chodzi o to, czy ten łańcuch tnie prosto i precyzyjnie, no to sami ocencie. Do porównania tutaj jest mój mały palec.
Dodam też, że samo cięcie jest bez jakichś dużych szarpań, dosyć gładkie. Nie wiem, czy to jest charakterystyczne dla tych łańcuchów, ale w poprzednim, który miałem, też zauważyłem, że on jakoś tak gładko tnie, chociaż tamten był na innej pilarce zamontowany, ale odczucie cięcia było to samo, czyli nie powodowało łańcuch jakichś szarpań czy wibracji. Tną też całkiem nieźle, nie wiem. Oceńcie sami, czekam na Wasze komentarze. Także z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.